miejsca posuchy, do źródła przechodzę, w obfitość Bożego Królestwa wchodzę. I nie ma takiej opcji, że nie da rady, wszystko mogę w Nim i nie ma w tym przesady. Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich. Podczas moich letnich podróży autostopem często spotykałem się z wyrazami współczucia ze strony kierowców, którzy mnie podwozili, na temat tego, jaki to ciężar celibatu muszę dźwigać w swoim życiu, a który został mi narzucony ponoć siłą przez Kościół katolicki. Zobaczmy jednak, że bezżeństwo nie jest wcale wymysłem ani Kościoła, ani chrześcijaństwa. Znany jest też w innych kulturach i religiach. Przecież w hinduizmie też są święci mężowie, którzy poświęcając się idei modlitwy, kultu, żyją w bezżeństwie, w celibacie. Podobnie mnisi, którzy są w klasztorach buddyjskich, są celibatariuszami. W chrześcijaństwie, nawet w prawosławiu, też celibat jest obowiązkiem dla mnichów, mniszek i też dla biskupów. Przecież poza religią, ludzie, którzy wybierali drogę większego dobra, jakiejś idei, wynalazcy, artyści, naukowcy często żyli w bezżeństwie. A do końca XIX wieku nawet profesorowie Cambridge i Oxfordu też byli celibatariuszami. Jak widać, celibat to wcale nie wymysł Kościoła. Człowiek jest w stanie podjąć taką decyzję w swojej wolności. A to, że przy okazji reguluje on kwestie dziedziczenia majątków w Kościele, to nie jest jego wada, tylko zaleta i nie z tego powodu został wprowadzony. Nie jest też narzucany nikomu siłą, bo nikt nie musi kapłanem zostawać. Gdy decyduje się na to, to decyduje się też na celibat i dostaje taką łaskę, Bożą łaskę, aby w nim wytrwać i aby był on pożyteczny. Nie działam sam, to Pan działa przeze mnie. Ja jestem w Nim i On zasiał we mnie ziarno wiary i wielkie marzenie. Czasem z rozmów z ludźmi, na przykład z chłopakami w Poprawczaku, gdzie pracuję, a których serdecznie teraz pozdrawiam, wynika, że ludzie są przeświadczeni, że seks czy masturbacja to jest coś koniecznego, do czego jesteśmy dzisiaj zmuszeni. W przeorytyzowanym seksualnym świecie wydaje się to jako źródło jedyne, źródło szczęścia, wręcz zdrowia fizycznego i psychicznego. Tymczasem zobaczmy, że medycyna nie zna żadnych chorób związanych z brakiem współżycia, a ze współżyciem zna ich całą listę, w tym też i śmiertelne. Człowiek ma rozum i wolną wolę i ja decyduję o tym, jakie są moje poczynania, decyduję o tym, jakie są moje zachowania. Nie jestem przecież kotem, który w marcu musi. Jestem człowiekiem, który panuje też nad sobą, ma zachowania, które są kulturalne lub brak jest tej kultury właśnie dlatego, że są to zachowania ludzkie. Zobaczmy, że celibat jest też mocno udokumentowany, uargumentowany w Piśmie Świętym, gdzie już nawet w Starym Testamencie byli ludzie, prorocy, Eliasz, Elizeusz czy Jeremiasz, którzy byli celibatariuszami, żyli bez żon. A w Nowym Testamencie przecież święty Jan Chrzciciel, święty Paweł i Jezus Chrystus też żon nie mieli. I teraz, kiedy popatrzymy na to, co Chrystus mówi w Nowym Testamencie, o tym, że ludzie są namaszczeni, są przeznaczeni do tego, aby żyć w bezżeństwie, niektórzy, apostołowie są zszokowani, zdziwieni, że nie można brać rozwodów. Jest więc to cały kontekst dotyczący wstrzemięźliwości i wierności. Bo celibat to jest znak. Znak tego, że jest się wiernym, zaślubionym Bogu i Kościołowi Świętemu. To nie jest stan starokawalerstwa. To jest znak też do tego, że człowiek jest przeznaczony. Człowiek jest przeznaczony właśnie do jedynej, wyłącznej, ostatecznej relacji przecież z Bogiem. Dla nas, wierzących, jest to sens wiary. Święty Paweł mówi o tym, że człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana. Bardziej, tak?
jest dyspozycyjny, jest tym, który potrafi bardziej być z ludźmi, dla Kościoła, potrafi dawać siebie, swoje uczucia, kochać, bo bezżeństwo, celibat, to nie jest pozbawienie uczuć, to nie jest pozbawienie decyzji miłości. To widzę w sobie. Bo można przecież żyć bez seksu, a nie można żyć bez miłości. Bóg mnie nasyca sobą. Bóg jest miłością. Kiedy jestem z Nim, kiedy z Nim rozmawiam, modlę się, czuję, jak daje mi tą siłę, abym patrzył na drugiego człowieka jak na brata, na siostrę, jak na kogoś, na kim mi zależy, na jego dobru. Nie na tym, aby go wykorzystać dla siebie, ale pragnąć jego dobra. Czasem poddaje się taki argument, że gdyby nie celibat, to nie byłoby problemów seksualnych w kościele, księży. Czy ludzie, którzy żyją w małżeństwie, których celibat nie obowiązuje, nie mają problemów seksualnych? Czy to oni nie są sprawcami zdrad w małżeństwie, łez swoich bliskich, swoich rodzin, rozłamu ich? Nie. To nie załatwi żadnego problemu. Ci, którzy popełniają grzechy i te przestępstwa związane z pedofilią, to nie są księża. Tylko. Tylko jak pokazuje ministerstwo, dane statystyczne, w większości to są ludzie, których wcale celibat nie obowiązuje. Którzy są pogubieni, poranieni i ranią innych. Po prostu. Gdy ktoś jest dobrym księdzem, to byłby dobrym ojcem. Jak ktoś jest szują ojcem, to będzie i szują księdzem. Mogę godzinami mówić, jaki jesteś wspaniały i pragnę to wyrazić moim życiem całym.